up, we're near the end, baby. No matter what we do, it keeps ticking away, ticking away. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w domowym oczywiście vlogu. Jak widzicie, ja już jestem pomalowana, zjadłyśmy z Wiktorią śniadanie i teraz jeszcze tylko się przebiorę i czas na zabawę. Zobaczcie, co jakoś ponad tydzień temu mi się stało z telefonem. Widzicie, jak jest popękane. Przestał działać mi dotyk. Ten przycisk nie działał chyba już od 2 miesięcy. Miałam tutaj taki dotykowy. Ale mój mąż jest tak silny, że stwierdził, że on odblokuje tym przyciskiem telefon. I cały telefon popękał, więc musiałam się z nim pożegnać. I poszedł już na emeryturę. Pewnie większość z was zapomniało, że taki telefon istniał w ogóle. Ale ja go bardzo, bardzo lubiłam. Zobaczcie, kto tu jest ze mną. Wiktoria ostatnio ma więcej energii, no ale rozumiecie, nie może wybiegać się na dworze, więc takie są efekty uboczne. Oczywiście bawimy się w domu i pokażę wam super stronę, na której są świetne zabawy, bajki i gry dla dzieci. Powiem wam tak szczerze, że kiedy mi brakuje pomysłu na spędzenie czasu z Wiki już, to ja wchodzę na stronę www.kubus.pl. Tutaj w tą strefę dla dzieci klikam i są tutaj zakładki, jest tutaj mnóstwo gier, bajek, audiobooków i to, co my najbardziej lubimy, czyli tutaj ta zakładka Rusz się. Są tu krótkie filmiki i Wiki łatwo się skupia. I powiem wam, że oprócz tej aktywności fizycznej, również Wiktoria poznaje nowe słowa i powtarza całe zdania po Kubusiu. No i chyba najważniejsze, ta strona Kubusia jest w 100% bezpieczna, więc ja wam z czystym sumieniem mogę ją polecić, ponieważ nie ma tutaj żadnych nieodpowiednich treści dla dzieci, czego chyba każdy rodzic oczekuje. Zaraz tutaj nagram, jak Wiktoria super się bawi i tańczy, ale co jest najważniejsze, że dzieci w tych grach naśladują Kubusia i odtwarzają jego ruchy i powtarzają jego słowa. Wspólnego oglądania! Przed wami odcinek po... Ile dwa wielkie niedźwiedzie wiozą dwa śledzie. Trzy małe myszki głośno hercują. Trzy dzieciaki wydłubują. Cześć dzieciaki! Zgadnijcie, kim jestem! Nie! Razem ręce wysoko i wystawiamy raz jedną stopę, raz drugą, a teraz ręce... Na grami Kubuś? To balet! To co teraz? Gimnastyka? Hulańcach i powiem wam, że aż zrobiło mi się gorąco, za chwilę zrobię nam drugie śniadanie. No chyba już wystarczy tańców, co? Idziemy teraz jeść drugie śniadanko. Więc idziemy jeść drugie śniadanie, a wam w opisie zostawię link do strony Kubusia. Dobra, i idę robić jeść. Patrzcie, jaka jest dzisiaj piękna pogoda na dworze i jest nawet ciepło. Powiem wam, że dzisiaj koniecznością jest wypicie kawki na balkonie. Tak mówiłyśmy, tak też zrobiłyśmy. Weszłyśmy na dwór, na balkon, wypić kawkę. Słuchajcie, zrobiłam tą taką modną kawę, która teraz wszędzie na Instagramie jest. Już piję, tylko muszę wymieszać. Już ją piliśmy chyba 3 dni temu z Danielem. Jest bardzo dobra, ale chyba będzie najlepsza na upalne dni. Więc ja mieszam i będę piła i delektujemy się piękną pogodą na balkonie. Już siadam, myszko, chcę nagrać, jakie jest piękne niebo dla naszych widzów. A, bo ja nie mam butów, tak, i mam siadać. Nie martw się, może nie zmarznę w stópki. Pokaż się. Jak się nazywa piesek twój? Lila. Kochasz Lilę? Nic się nie stało. Lila chyba jest już zmęczona. Też tak myślisz?
Nie. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu tego vloga. Jak widzicie, moje włosy żyją dzisiaj swoim życiem, a to dlatego, że spałam w koczku. Dzisiaj w planach mam posprzątanie balkonu, tak generalnie, bo już zapowiada się, że będzie ciepło, więc chcę tam wszystko powymywać, umyć te okna z balkonu, więc będziemy dzisiaj robić porządki. Dobra, ja nakładam bluzę, żeby było mi ciepło i wychodzę na balkon. Sprzątać, związałam sobie włosy, żeby było mi wygodnie. I jestem gotowa na porządki. Muszę najpierw poprzynosić wszystko z balkonu i wymyć też krzesła, więc chyba od tego zacznę. Przyniosę sobie tutaj krzesła, stoliki i wymyję w domu, żeby nie marznąć. A, szykujesz Lili? A, dobrze. Więc jak widzicie, my już się szykujemy na typową wiosnę. Zmieszczę się czy się nie zmieszczę? Mamy to. Przyniosłam sobie ciepłą wodę z płynem. Teraz wszystko dokładnie wymyję, żeby lepiej się piło kawkę i może dzisiaj zjemy już obiad na balkonie. Pokaż swoją rączkę. Co zrobiłaś w rączkę? Kuku. Kuku, to jest kuku. Zobaczcie, co moja córcia. Ma tatuaże w wieku 2,5 lat. Tak? Masz tatuaże? My już posprzątaliśmy, słuchajcie. Wszystko mamy zrobione. Obiad też już się kończy, więc niedługo będziemy jeść. Balkon posprzątany. Jest czyściutko, więc fajnie będzie można zjeść obiad, czy też wypić herbatkę. Przed obiadem, słuchajcie, jemy rogalika z czekoladą, ale tak mi się chciało. Czegoś słodkiego. Mam nadzieję, że w tej ciąży nie będę miała takiego oparcia na słodycze. A niestety, ochota jest ogromna. Wyszłam na balkon z kolejną porcją przyjemności. Mam tutaj pyszny kompocik i nie wiem skąd wziął się ten rogalik. No przecież go nie zjem, na pewno go nie zjem, prawda? Wzięłam sobie telefon i relaksuję się na balkonie. Proszę bardzo, przyszedł do nas gość, nieproszony gość. Co, Lili? Kochani, jak widzicie, ja już zmyłam makijaż, umyłam się. Za chwilę się jeszcze przebieram w koszulkę nocną, żeby było mi wygodnie. I będę szła spać. Myślę, że niebawem nagram dla Was jakieś Q&A. A o zadawanie pytań poproszę na Instagramie. No, zobaczymy. Na pewno niebawem znowu zawitam na kanale. Pa, pa!